Proszę Państwa, niezwykła sytuacja. Widzą mnie Państwo w okularach, facet, który się prawie opala. Słońce, jak nie wiem co, zaczynaliśmy nasz program, jak Państwo pamiętają, w wieliczce, w kapeluszu, w kapocie, czekałem na Włocha. Śniegu było, co niemiara. Proszę Państwa, za mną Arkady Kubickiego, wewnątrz restauracja Piąta Ćwiartka. Nie bez przyczyny tu przyjechałem. Mianowicie myślę sobie, jeżeli mamy dzisiaj opowiadać o Niemczech i o Rosji, no to muszę się o coś oprzeć. No, Zamek Królewski w Warszawie, bo to przecież zawsze byli nasi, to byli nasi przyjaciele, naturalnie. Przyjaciele i Rosja, i Niemcy. W związku z czym, ale przyjdzie nam z nimi być może się potykać teraz na tych mistrzostwach, więc lepiej zawsze startować do tego programu z Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest jedna historia, ale druga, wewnątrz tego budynku, za tymi szklanymi drzwiami, jest minister rolnictwa. Są wielcy polscy restauratorzy, których zaprosiłem do stołu w sprawie, jakie produkty są nam niezbędne do polskiego śniadania. Bo pamiętają Państwo ten konkurs. Jeżeli nam się cokolwiek w tym programie udało, to na pewno to. Naumówiliśmy ludzi, żebyśmy zaczęli ze sobą mówić o jedzeniu. Żebyśmy zaczęli mówić sobie, w jaki sposób przyjmiemy gości, jak przyjadą na euro. Pyszny, polski, biały ser. Kawa zbożowa z mlekiem. To jedzenie zawsze w polskim domu było i to jest to śniadanie nasze. Więc zapraszamy Państwa na to śniadanie. Z produktów z Robertem ugotować rosyjskie jedzenie. Nie przypadkiem jestem w czerwonym płaszczu, w tym miejscu, albowiem stoję przed hotelem, w którym będzie mieszkała reprezentacja Rosji. I chcielibyśmy tam wejść do środka, bo to będzie w związku z tymi meczami i z tym jedzeniem ich i tak dalej, to niemożliwe jest niestety. Szlak człowieka może trafić, dlatego że to jest najważniejszy hotel dla mnie, najbliższy mojemu sercu w tym kraju, a i pewnie dla znakomitej części ludzi. To tutaj bądź co bądź ten hotel ufundował i był jego właścicielem Ignacy Paderewski po odzyskaniu niepodległości. No, szczególne miejsce, odbywały się tutaj nieskończone rauty, bale, mieszkał Kiepura, śpiewał tamten, owamten. No, kogo Państwo tylko chcą, ten tu był. Dotyka mnie to, że jak wchodzę do hotelu Bristol do środka, to nie ma psa z kulawą nogą. Nie ma tam dlatego, że nie ma kuchni. No, istnieje coś na wzór, no nie wiem, jakiś na patykach podają jakieś krewetki, kurwa, udają coś, jakąś bzdurę. No zupełnie to nie ma nic wspólnego z historią tego miejsca. W obronie tego jakiejś rzeczy, dziedzictwa narodowego, powiedziałem na jednym z portali, że tak nie może być. Dyrektor tego hotelu, polskiego hotelu, w którym to hotelu polskim w Warszawie mieszkać będzie reprezentacja Rosji. On jest obywatelem państwa europejskiego, jakby leżącego po drugiej stronie Polski niż Rosja, która tutaj przyjedzie. No nie będę Państwu opowiadał, bo może się obrazić. Napisał do mnie list. Szanowny Panie, bardzo się ładnie zaczyna. Kuchnia polska, mówi do mnie, pisze ten Pan, zmienia się. A czy na lepsze? Bo ja powiedziałem, że w takim hotelu jak Bristol powinna być kuchnia polska. No przyjeżdżają tu ludzie z całego świata nie po to, żeby jeść krewetki na patyku, tylko żeby... No dobrze, czytamy dalej. Kuchnia polska zmienia się, a czy na lepsze, czy na gorsze... Teraz Państwo się skupią, bo jak ja to przeczytałem, to tylko rodowici Polacy mogą ocenić. Ten facet pisze do mnie, że tylko rodowity Polak może ocenić, czy kuchnia polska się zmienia na lepsze, czy na gorsze. Pomijam fakt, że mnie to obraża, bo jestem Polakiem, że jakiś inastraniec, że tak powiem, że skorzystam z tego słowa rosyjskości tutaj, pisze do mnie takie bzdury, ale proszę Państwa, no my jesteśmy niestety sobie sami winni, to jak będziemy tak dalej postępowali, no to no z pewnością jakiś dyrektor z innego kraju zajmujący się naszym hotelem będzie sobie pozwalał na drwiny z polskiej kuchni. Rozumieją Państwo, że niestety nie możemy być wpuszczeni do tego hotelu, a nawet gdyby nas teraz tam zaprosili, to dopóki ten dyrektor będzie tam w środku, to na pewno żaden z nas tam nie wejdzie. I Państwa bym także nie zapraszał.
Pan grał w wielkiej drużynie rosyjskiej w Spartaku Moskwa i pan Wojciech grał w wielkiej rosyjskiej drużynie nowosybirskiej, tak? Sybir Nowosybirsk. Nie najlepiej, że to po jaką kolarzy. Będziemy gotowali dzisiaj co? Bliny, rosyjskie prawdziwe bliny, naturalnie z kawiora, z kwaśną śmietaną. Bliny to bardzo popularne danie było na bazie Spartaka, na bazie treningowej. Zazwyczaj podawane na taki przekąskę po kolacji. Czyli przed samym snem kucharze przygotowywali bliny. I również były bliny z kawiorem, czyli z ikrą, lub też z konfiturami różnego rodzaju. W momencie, gdy trafiłem do Spartaka Moskwa, wówczas trenerem był Rosjanin i menu przedmeczowe było bardzo bogate. Głównie dania z grilla, szaszłyki wieprzowe, żeberka baranie, skrzydełka kurczęce, wszystko na grillu, jakaś ryba. Pracowaliśmy z trenerem Włochem, który w momencie, gdy pierwszy raz pojawił się na bazie i na stołówce w bazie sportowej Spartaka. To był Scala, czy który? Nevio Scala. Wielki włoski trener. Który jak zobaczył menu, które było przygotowane i te dania, które stały na szwedzkim stole, przygotowane przez naszego kucharza, to powiedział tylko tyle: mamma mia. I dokładnie od tego momentu przez kolejne 2 miesiące na tym stole były tylko sałaty, makarony, pomidory świeże, bulion i to po wielkich apelach drużyny i skończyło się to tym, że w ciągu 2 miesięcy zespół, który w większości składał się z Rosjan, po prostu zniknął. Nie miał fizycznie siły przemieszczać się po boisku. Jest niesamowicie ważne. My Polacy nie możemy jeść muli czy krewetek, bo my jesteśmy narodem zupełnie na co innego. Naturalnie. I po 2 miesiącach takiego eksperymentu był powrót do tradycyjnego menu, które było zazwyczaj serwowane tam. I Scala się zgodził na to? No już skończyło się to tak, że już nie było trenera Scali, także... Śmiało. Szybko trzeba nalewać. Nie, za spalenie tego blina zupełnie pan nie odpowiada, to ten facet nie będzie w niedzielę musiał robić blinu. Daj talerze. Tu już stawiaj, my podajemy. Śmietana i jaka to wartość tłuszczu? No to spróbujmy. No, uwaga, strzelają. No to napijmy się za tę rosyjskość i za to, żeby nam się z nimi dobrze grało. Dokładnie. Proszę Państwa, no więc jesteśmy przy Neptunie. No, kompletnie najważniejsze chyba miejsce dla wszystkich Polaków, jeżeli myślą o Gdańsku. No to jak ktoś powie Gdańsk, to myśli właśnie ta katedra wspaniała, Neptun, dwór Artusa, ten długi targ. Przyjadą tutaj dwie drużyny. Jedna, która wszyscy ludzie tak ciągle tańczą, a druga, którzy ciągle maszerują. No to Państwo już wiedzą. Potrzebne mi są szparagi. Są bez zielenia. Sarna, jeleń jest. Dobra, powinniśmy właściwie mieć brandy do tego, żeby przy flambirowaniu tej naszej, tego jelenia, cąbra z jelenia, cąber z jelenia, pamiętamy co to jest. To jest polędwica z jelenia, czyli ten najbardziej delikatny i najlepszy kawałek dziczyzny. Jak będziemy go flambirowali, to potrzebujemy właśnie takiego mocnego alkoholu. Polacy by to zrobili z winiakiem, ale ponieważ ta rzecz jest niemiecka, to oni prawdopodobnie będą chcieli być bardzo oryginalni, więc niech będzie uzo. Potrzebna mi będzie jeszcze jarzębina do tego. Śliwki, jest jarzębina. Jeśli pani łaskawa... Chętnie bym kupił wszystko, ale dzisiaj stanę tylko na tym syropie. Innym razem. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Będę, proszę panią, mam przed sobą niemieckie jedzenie. Wykładam pani nieskończoną ilość niemieckich rzeczy. Mam do pani prośbę. Ja to wszystko tu zostawię, dobrze? I gdyby pani była tak uprzejma, zapakowawszy to, wysłać to samochodem do hotelu, dobrze? Dobrze. Hotel nazywa się Dwór Oliwski. Dobrze? Wspaniale. Dziękuję bardzo. Miłego dnia na pani życzę. Dziękuję. Do widzenia.
Proszę Państwa, no rzeczywiście trochę się czuję jak playboy, który idzie między królikami. Jestem w Dworze Oliwskim. To szczególnym miejscu z wielu powodów. A tu dlatego, że bardzo pyszna restauracja, do której wejdę za chwilę, ale słyszałem o niej same najlepsze rzeczy. A tutaj hotel. Niesamowity hotel. Niesamowity dlatego także, że Niemcy, czy reprezentacja Niemiec przyjeżdżając tutaj na Mistrzostwa Europy zdecydowała, że właśnie tutaj będzie mieszkać. I to zdecydowała natychmiast. Dzień dobry. Witam w restauracji Dwór Oliwski. Maja Lubomańska, bardzo mi miło. Dzień dobry, Adam Gasper. Bardzo miło mi. Panie Adamie, tutaj w tej części znajduje się nasza restauracja. Restauracja Dwór Oliwski. Piękna, niezwykle. Cały budynek jest odrestaurowany. Przyroda dookoła. A w zasadzie w sercu Trójmiasta jesteśmy, prawda? I naprawdę czuć tutaj historię, nie wiem, czy pan potwierdzi. Ja myślę, że Niemcy po prostu maszerowali tutaj, całym narodem. No. To tutaj będzie się przygotowywało jedzenie dla Niemców, co dzisiaj gotujemy. Na przykład. Ja zapraszam serdecznie do kuchni, wszystko panu pokażę. No dobrze. Aha, to co, a produkty dojechały? Jak najbardziej, wszystko w porządku. A, no to wspaniale. Zapraszam. Więc przygotowywać będziemy comber z sarny na sosie jarzębinowy. Aha. Akcent jak najbardziej polski, jak wspominałem. Do tego będą pampuchy drożdżowe, również akcent polski. Aha. W zasadzie możemy zaczynać gotowanie. To właśnie same polskie jedzenie, bo i sarna polska, i jarzębina polska, i masło polskie. Dokładnie. Marynata tego combra, jak Państwo widzą, jest i czosnek, i rozmaryn, i majeranku trochę, i pietruszka, i koper, i jałowca. Okej. Okay. Myślę, że dwa kawałki wystarczą na początek. Soterowanie mięsa to takie jego szybkie obsmażenie, czyli takie zamknięcie porów mięsa. Tego, żeby ono nie puszczało nam sosu, tylko żeby ten sos został w środku. O takie, koniec. Robimy sos. Sos. Cukier trzcinowy w tym przypadku. Proszę bardzo. Czyli lekko go karmelizujemy. Żeby nam się nie zbryliło to wszystko, dodajemy odrobinę masła. I teraz, proszę dodajemy Państwa. Dodajemy jarzębinę, tak? Czyli koniakiem flambirujemy. Powoduje to również, że karmel nam się troszkę rozpuści, szybciej ładnie rozejdzie. Spirytus poleciał z tym ogniem, a został sam smak tego. Krew. I wykańczamy sos tak zwanym demiglasem. Taki sos, który jest przygotowywany w ten sposób, że się straszliwie długo parzy i obsmaża kości cielęce. I one wyrzucają ten swój, no to swoje, tę okostną, że tak powiem. Idziemy do pieca, tak? Tak, w zasadzie możemy to przełożyć do pieca. Cudowne aluminiowe patelnie. Ja na innych właściwie nie umiem pracować. Ja też dlatego nie chcę się ich pozbyć. Zupełnie nie. Sanepid mi każe bardzo, ale ja jestem bardzo przeciwny. Za każdym razem mówię, z nimi walczę. Ja im mówię zawsze, jeszcze nie zdążyłem wyrzucić, ale już na pewno następnym razem ich nie będzie. Do tego dania użyjemy, ja już wcześniej przygotowałem, kluski drożdżowe, tak zwane polskie pampuchy, tak, które odgrzejemy sobie jak najbardziej na parze. Nieszczęście polskiego gotowania szparagów polega na tym, że się wkłada do wody, razem z nią się gotuje, potem właściwie to można wyrzucić. To, co pan zrobił, że jest woda jak diabli gorąca, do niej wrzucamy szparagi, na chwilę wyjmujemy, będą twarde, jędrne i będą oddadzą nam sok. Zapraszam. No ciekaw go jestem, jak nie wiem co. Pyszne, o pyszne. Muszę wziąć od pana przepis. Ja robię pampuchy i zawsze mam taki niedosyt. Wydaje mi się, że one są byle co. Za mało pulchne? Za mało nie, robię je duże. Chyba to jest problem chyba. Tak. Mhm. Drodzy Niemcy, jak chcecie zostać mistrzami Europy, to wam się niestety to nie uda, ale wicemistrzami zostaniecie, jak zjecie to mistrzowskie danie polskie. Bo my właściwie żeśmy już te mistrzostwa wygrali, bo ja
trochę cudownego jedzenia niemieckiego jadłem. No i no to ono ma się tak do tego, jak nie wiadomo co do czego. No, pyszne. Piękna puenta. Pyszne jedzenie. Żurek. Pyszny, polski, biały ser. Kawa zbożowa z mlekiem. Chleb. Masło, pachnące masłem. Miód, pyszny, gryczany miód. Jaja, tak. Mleko. Jesteśmy w sytuacji szczególnej. Jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie przy stole, na którym to stole znalazły się produkty, które wszyscy Państwo, dzwoniąc i wysyłając maile, powiedzieli, wyobrażamy sobie, że to musi być w polskim śniadaniu. Żeby Państwo nie zwariowali i żebyście wiedzieli, co macie ugotować, co na Waszym stole, jak przyjdą do Was goście, miałoby być w restauracjach, jadalniach, gdziekolwiek, to Pan Minister był tak uprzejmy i powiedział, że nas zaprosi, żebyśmy ze stołem... Stół już jest, teraz tylko trzeba go zastawić, także zapraszam. W każdym razie ta osoba, która, jak okazało się, wybrała to polskie śniadanie spośród wszystkich państwa, zaprosimy ją do nas, do tego stołu, o którym mówi pan minister, usiądziemy przy nim i zjemy to polskie śniadanie i opowiemy państwu, i to będzie 3 czerwca, żeby to się zdarzyło, w waszych domach ta informacja przed mistrzostwami w tę piłkę nożną. Już niedługo przyjadą do nas kibice, goście nasi, którzy w wielkich liczbach, koło miliona, pojawią się w Polsce i będą oglądać, doświadczać Polski, będą również smakowali polskiego jedzenia. I to jest ta wyjątkowa okazja, żebyśmy im zapadli w pamięci również nie tylko przez oczy, serce i inne zmysły, ale też przez kubki smakowe. I to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to, że polskie śniadanie, które normalnie może nam się kojarzyć pewnie z jakąś taką porą przed pracą, różnie 7-8, to tutaj mamy szansę rozszerzyć na prawie cały dzień. Kibice wieczorem oglądają mecz i po tym meczu świętują porażkę bądź zwycięstwo, aby zwycięstwo, ale w każdym razie się na pewno świetnie bawią i po tej zabawie pewnie gdzieś przed pójściem spać chętnie pomyślą o jakiejś małej przekąsce, także gdzieś to śniadanie może się zacząć prawie o świcie, a z drugiej strony, jeśli od razu się położą i dopiero wstaną, pewnie zasypiając koło tej 6 i się obudzą o 11, tak żeby zdążyć naładować się energią i dotrwać do meczu, który będzie znowu wieczorem, to śniadanie pewnie się zacznie koło południa i będzie takim podstawowym posiłkiem, podstawowym źródłem energii, źródłem smaków, które później starczy, to energetyki starczy do wieczora. Nieskończenie po prostu wiele. Ewa mówi, że w Krakowie, jeść. W Krakowie się jada śniadanie od świtu do nocy. Patrzę na ten stół i jeszcze mi jednego elementu do śniadania, przynajmniej z mojego domu, brakuje. To jest kawa zbożowa. Aha. Z mlekiem. Aha. Lub też z cykorii. Kawa z cykorii z mlekiem. To był taki stały atrybut śniadania, który w moim rodzinnym domu obowiązuje do dziś. A dla mnie śniadanie nie ma bez naszego polskiego sera białego. Nigdzie na świecie nie ma takiego sera białego jak w Polsce. Krojony z kostki, robiony jeszcze w niektórych mleczarniach z mleka niepasteryzowanego, o niepowtarzalnym smaku. Do tego albo zioła, albo rzodkiewka, czy ogórek, ale też nasz polski miód. Ja bardzo nakłaniam do tego, żeby pilnować swoich producentów, żeby wiedzieć, od kogo się ma. Na przykład tutaj uciekaliśmy z jakimiś metkami, żeby nie pokazać opakowania, ale to jest złe, bo nam nie chodzi o promocję wielkich koncernów, nam chodzi o małe, gminne, okręgowe spółdzielnie mleczarskie, o małe zakłady, które nie zagrożą wielkim firmom, które... A robią genialne. Może zagrożą, błagajmy, że zagrożą. Ale, nie, no, ale, nie, ale, przy, ale o które musimy dbać, bo to są ludzie, którzy z miłością, z wielką wiedzą od pokoleń robią. Bo żywność powinno się wytwarzać, a nie produkować. A wytwarzać to jest ten chałupniczy, domowy sposób, który ciągle powinien być rozwijany, doskonalony. Tu jest taki chleb żytni na zakwasie, pieczony w piecu opalanym drewnem. Na łopacie. Słuchajcie, no ten zapach, to w ogóle ten ciężar, to żucie, to ten smak, który się w ustach rozwija, to jest nie do podrobienia. My robimy fantastyczny chleb. Tutaj trochę jeszcze brakuje jednego produktu, o który będę walczył, czyli o zupy śniadaniowe. I nie te mleczne, ale chodzi o biały żurek, który jest śniadaniową zupą, co stało przy śniadaniu wielkanocnym. Znakomite to, o czym Maciej powiedział, mianowicie jednak o tych śniadaniu rozmawiamy przy okazji bytności u nas kibiców z całej Europy, a oni jak
mecz się im uda, albo jak się im nie uda, to z rozpaczy albo z radości może do późnej nocy przy kieliszku ją spędzą, no i wtedy rano ten żurek po prostu jest błogosławieństwem. Żurek z rana jak śmietanek. Tak. Żeby nie mówić o mlecznych produktach. Tak. Spiżarnia, czyli te wszystkie rzeczy, które przygotowujemy, od kiełbas, przez kaszanki, salcesony, konfitury, zaprawy słodkie, kwaśne, słone, to wszystko jest zaprawione w słoiku. Ja z kolei chciałabym powiedzieć o wędlinach, ponieważ ja się wywodzę z domu, gdzie mój tatuś był piekarzem, mieliśmy piekarnię z cukiernią, a wujek rzeźnikiem, więc już nawet w starodawnej Polsce śniadanie zaczynało się od mięs, wędlin. Tradycyjne polskie śniadanie, obfite, bez skąpstwa. Kibice też będą dużo energii tracili na doping, tak, więc z pewnością do tego miodu. Polskiego, wspaniałego też, tak. Każdy znajdzie tu swój smak. Ja Państwu powiem, że pamiętam, że jak wychodziłem, to rodzice mówili, tylko nie wróć późno, a ojciec mówił, ale nie za wcześnie. W związku z czym właśnie to jest ta opowieść, że nie wiadomo, o której się by nie wróciło, to jedzenie zawsze w polskim domu było i to jest to śniadanie nasze. Więc zapraszamy Państwa na to śniadanie i tę osobę, która to śniadanie nam opisała i przysłała tę wiadomość do stołu i z nią będziemy świętowali na dziedzińcu pana ministra. Ja wszystkim serdecznie dziękujemy za udział. O tak, dziękujemy. I tak. Wszystkim internautom, dziękujemy. Wszystkim gościom. Jeść. Znaczy co, możemy już jeść. Dziękujemy. Dziękujemy.